Celem ćwiczenia jest ilościowe scharakteryzowanie właściwości kwasowo-zasadowych aminokwasu poprzez wyznaczenie odpowiednich stałych kwasowości na podstawie miareczkowania pH metrycznego. Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów zapoznaj się z instrukcją do ćwiczenia dostępną na stronie Katedry Chemii Fizycznej. Pomiary rozpocznij od włączenia termostatu i ustawienia temperatury na wskazaną przez prowadzącego. Pamiętaj o odkręceniu wody w obiegu chłodzącym. Włącz pH-metr i posługując się instrukcją obsługi, przeprowadź kalibrację w oparciu o bufor fosforanowy, korekcja zera, oraz boraksowy, korekcja charakterystyki nachylenia. Roztwory buforowe umieść w termostatowanym naczyniu. Po wykonaniu kalibracji opróżnij naczynie za pomocą pompki wodnej i przemyj kilkukrotnie naczynie oraz elektrodę za pomocą wody destylowanej. Napełnij biuretę roztworem wodorotlenku sodu. Wykorzystaj do tego tryskawkę. Jesteś gotowy do oznaczenia miana roztworu wodorotlenku oraz wyznaczenia stałej kwasowości paranitrofenolu. W naczyniu wagowym odważ około 50-60 mg paranitrofenolu. Rozpuść w małej ilości etanolu paranitrofenol, a następnie dodaj do naczynia pomiarowego. Następnie uzupełnij naczynie wodą destylowaną, tak aby elektroda była zanurzona w roztworze. Wstępnie oszacuj punkt końcowy miareczkowania oraz porcję, w jakiej powinien dodawany być roztwór zasady, tak aby możliwe było dokładne określenie zależności pH od objętości dodanej zasady, zwłaszcza w pobliżu przewidywanego punktu połowicznego i całkowitego zobojętnienia. Pomiary kontynuuj aż do osiągnięcia asymptotycznej zmienności wartości pH. Gdy skończysz pomiary, opróżnij naczynie za pomocą pompki wodnej i kilkukrotnie przepłucz wodą. Następnie na wadze analitycznej odważ około 70-80 mg glicyny i przenieś do termostatowanego naczynia. Dodaj 10 ml roztworu kwasu solnego i uzupełnij wodą destylowaną. Kontynuuj pomiary tak jak w przypadku paranitrofenolu. Po skończonych pomiarach przemyj wodą destylowaną wykorzystywane szkło. Wyłącz termostat i zakręć wodę w obiegu chłodzącym. Wszystkie informacje niezbędne do wykonania sprawozdania znajdują się w instrukcji do ćwiczenia. Powodzenia!